komputer z takimi dosyć ograniczonymi możliwościami. No, to jest kawał po prostu plastiku albo silikonu, do połowy na ogół to coś jest i tyle. Tak, zdecydowanie symulacja jest wyższym poziomem szkolenia, gdyż dotąd nie było możliwości, żeby wysymulować tak dużo przy pomocy jednego fantoma, jednego symulatora. Dotychczas były symulacje na zasadzie wyobraź sobie, że. I u nas kursanci nadal mają w głowach, że są na szkolenie wyobraź sobie, że. I są zdziwieni w momencie, kiedy wjeżdża przez drzwi do nich pacjent i on nie ma nogi i z tej nogi leci krew. I on musi założyć opaskę uciskową, musi założyć opatrunek. Jeżeli założy ten opatrunek na przykład za słabo, to on zacznie przesiąkać, czyli ta osoba nadal będzie krwawić. Tak jak w rzeczywistości. Pacjent ma pewne ciśnienie, założenie opatrunku poprawnie zatamuje krwawienie. Tak samo na symulatorze założenie poprawnie opatrunku zatamuje krwawienie. Człowiek uczy się od samego początku i na początku są wielkie oczy, ale potem z kolejnymi symulacjami widać u nich takie chcę więcej. Pokażcie mi, co jeszcze ten symulator jest w stanie zrobić, zaskoczcie mnie czymś. I najczęściej jest tak, że rzeczywiście my dokładamy i staramy się zaskakiwać osoby i dostajemy potem odpowiedź zwrotną. Rzeczywiście są to szkolenia, w których realizm był na tyle wysoki, że na przykład jak dostają polecenie, chcą konsultacji ortopedy, mają telefon, dzwonią. Ja będę w sterowni jako instruktor, odbieram i odgrywam ortopedę. Na debriefingu chłopak do mnie mówi, słuchaj, ja przez chwilę myślałem, że się rozłączę, bo pomyślałem, że rzeczywiście dodzwoniłem się na ortopedę, że jest jakiś błąd na łączach i że ja rzeczywiście dodzwoniłem się na ortopedę. To jest ten poziom emocji w uczestnikach wywołany przez symulację medyczną. I to dobrze, ponieważ my tu w sposób kontrolowany możemy na tych emocjach grać u uczestników. Jeżeli ja widzę, że oni sobie nie radzą, to ja wtedy albo przerywam symulację i przechodzę do debriefingu, albo tak steruję symulatorem, żeby też z tymi emocjami te osoby umiały sobie radzić. Jak było uroczyste otwarcie tego waszego centrum, to minister obrony powiedział, że uważa, że szkolenia w takim miejscu powinny być obowiązkowe dla każdego żołnierza. My się z tym jak najbardziej zgadzamy, z tym, że dopiero jeśli ktoś przyjdzie, dotknie, zobaczy, czym jest symulacja medyczna, dopiero jest skłonny do takiej refleksji, bo jak ktoś z zewnątrz, tak, nie widzi tego, na co stać symulator, co on potrafi, co on może, a usłyszy, że kosztuje 500 000, no to się złapie za głowę. Nie oszukujmy się, każdy, komu mówię, ile kosztuje symulator medyczny, łapie się za głowę, ale jak otworzy się symulator, zdejmie się jego sztuczną skórę, zajrzy się do środka i zobaczy się, jak skomplikowane jest to urządzenie, że to nie jest tylko lalka leżąca, to jest zespół trzech komputerów, zespół trzech kamer, to wszystko musi się połączyć w jedno, pracować na bezprzewodowej sieci i gdzieś leżeć ten symulator musi, no to nagle się okazuje, że te koszta nie są takie duże. Powiem więcej, te koszta relatywnie potem się zwracają w realnym życiu, ponieważ może nie w formie pieniędzy, ale w formie uratowanych ludzi, poprawy jakości życia osób, które potem wychodzą ze szpitala, są zdrowsze, silniejsze i mogą służyć społeczeństwu lepiej niż osoby, które na przykład mają pewne obrażenia, ich jakość życia jest dużo niższa. I osoba medyczna może w warunkach symulowanych przećwiczyć to wszystko, żeby potem idąc do pacjenta czuć się pewniej i po prostu lepiej wykonywać wszystkie procedury medyczne. Powtórka programu. Na zdrowie. Elwira Kaganowicz, witam w programie Na zdrowie. Zwierzęta domowe wnoszą do naszego życia wiele radości i miłości, ale mogą też być źródłem chorób. Okazuje się, że chorobami przenoszonymi przez zwierzęta można zarazić się nie tylko podczas sprzątania kociej kuwety, ale również podczas zabawy w piaskownicy czy w trakcie spaceru po osiedlowym skwerku. Co robić, aby ustrzec się przed chorobami odzwierzęcymi, powiedzą dziś nasi eksperci, a są nimi pani dr Jolanta Popielska, pediatra, specjalistka chorób zakaźnych z Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie oraz pan dr Maciej Klockiewicz, weterynarz z Zakładu Parazytologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Drodzy Państwo, zacznijmy może od podstawowego pytania, które brzmi, czym właściwie są choroby odzwierzęce? No to są te wszystkie choroby takim wspólnym pojęciem określane, gdzie źródłem patogenów może być zwierzę. Zwierzę domowe, zwierzę nieudomowione, popularnie zwane dzikim, czyli wszystko to, co potencjalnie
może się przenieść na człowieka, mogą to być patogeny znane jako wirusy, bakterie, mogą to być również pasożyty, różne rodzaje pasożytów. Więc wszystko to, co może przebywać, rozwijać się i pasożytować u zwierząt, wywoływać u nich choroby i jednocześnie może przenosić się na człowieka, nazywamy chorobą po prostu odzwierzęcą. Pan jako weterynarz zajmuje się właściwie zapobieganiem zakażeniom chorobami odzwierzęcymi. Proszę powiedzieć, na czym dokładnie polega pana rola? No właśnie, to jest podstawowa rola lekarzy weterynarii. Zapobieganie chorobom, występowaniu chorób u ludzi. To jest troszeczkę zaskakujące, ale właśnie przez to, że sprawdzamy zwierzęta, leczymy w sytuacji, kiedy są jakieś choroby u nich, to chronimy ludzi przed zarażeniami czy zakażeniami, prawda, wspomnianymi chorobami odzwierzęcymi. Więc tak, przede wszystkim to polega na tym, że każde zwierzę, jeśli trzymamy takie zwierzę, po to idziemy do lekarza weterynarii, utrzymując je, żeby uzyskać odpowiedź na proste pytanie, czy to zwierzę jest zdrowe. Proszę mieć na uwadze jedną rzecz, że często zwierzęta, które kupujemy, pozyskujemy z różnych źródeł, czy znajdujemy nawet na ulicy, no, wzruszymy się, zabieramy do domu, mogą nie wykazywać żadnych objawów klinicznych, uchwytnych dla kogoś, kto się na tym nie zna, prawda? To nie jest takie proste, nawet lekarz dlatego musi zbadać, czasami trzeba wykonać badania dodatkowe i bardzo dużo ludzi zachowuje się racjonalnie. Ja to szczególnie lubię kontakt z takimi osobami, to jest miłe, że rozumieją, że trzeba przyjść do lekarza weterynarii, dowiedzieć się, czy to zwierzę jest bezpieczne. Przede wszystkim pytają o to, i tu myślę, że pani doktor się zgodzi, te osoby, które mają dzieci. Jednak to, że tam, gdzie jest dom, to jest pierwsze wskazanie do tego, jeżeli są dzieci, są ludzie bardziej uwrażnieni. Ale bym dodał, jednak trzeba myśleć również o innych osobach, osoby starsze, często osoby chore, zawsze podkreślam, te, u które przebywają jakieś leczenie w związku z jakimiś chorobami. Obojętnie, obniżona kto by nie odporność. Obniżona odporność. To są zawsze takie czynniki zwiększonego ryzyka. A więc wracając do rzeczy, przechodzimy do lekarza po to, żeby lekarz weterynarii zbadał, określił, co się z tym zwierzęciem w danym momencie dzieje, jakie zabiegi profilaktyczne trzeba przeprowadzić w zakresie chorób zakaźnych. Część z nich, oczywiście znaczna część, czy większość, to nie są choroby, które u ludzi w ogóle będą występowały, na przykład nosówka czy inne rzeczy, ale trzeba po prostu zadbać, żeby to zwierzę było zdrowe. Trzeba sprawić, czy nie ma pasożytów zewnętrznych, wewnętrznych i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wykonać. I wtedy zwierzę może być trzymane w domu. Nie wiem, czy pani doktor się zgodzi, niech nawet wejdzie do łóżka. Ale byle było najpierw zdrowe. To jeśli chodzi o zwierzęta domowe. Ale no, są ludzie, którzy też z racji zawodu chociażby mają też kontakt ze zwierzętami hodowlanymi, a można też no, mieć kontakt z dzikimi zwierzętami. Czy tutaj też zachodzi prawdopodobieństwo tego, że jakieś choroby odzwierzęce mogą zostać przeniesione na takie osoby? No to jest bardzo w ogóle poważna sprawa. Szczególnie sezon letni to jest moment, kiedy zwierzęta nieudomowione, dzikie, popularnie określane, odchowują swoje potomstwo. Proszę Państwa, no nie wolno. W czasie wycieczek często myślę, że też pani doktor ma doświadczenie z tym. Dziecko na grzybach idą, gdzieś zbierają jagody, znajdują sarenkę, znajdują prosiaka odłączonego od sfory dzików. Liska. Liska, jaki cudowny lisek. Tylko nikt sobie nie zdaje sprawy, że po pierwsze, bardzo często jest to no, skazanie tego zwierzęcia na bardzo trudny los, nazwijmy to w ten sposób, albo wręcz nawet, że może zginąć, no, bo jest odłączone od matki. Dwa, jest to ryzyko. Trzy, ryzyko bezpośrednio, no jednak jeżeli lis nie ucieka, czy inne zwierzę, jest podejrzenie wścieklizny itd., itd. Poza tym one mogą przenosić różne inne jeszcze choroby bardzo niebezpieczne, chinokokoza itd., itd. To jest strach. Nie wolno tego robić. Jeżeli znajdujemy zwierzę, na przykład, nie wiem, czy po wypadku, czy widzimy, to proszę zawsze zawiadamiać służby leśne, służby weterynaryjne. Nie wolno dotykać takich zwierząt. Proszę tego nie robić. Jest szczególnie młodzież wrażliwa, czy dzieci wrażliwe. Chcemy zrobić dobrze. No nie zrobimy dobrze. Zawsze należy inspekcję weterynaryjną zawiadomić i wtedy tym zwierzęciem się odpowiednie osoby zajmą. Proszę mieć na uwadze jedną rzecz. Zwierzę wystraszone, zwierzę po wypadku, chore, może na przykład ugryźć. I co wtedy? I wtedy automatycznie pani doktor, takich przypadków myślę, że pani doktor jest w stanie przytoczyć wiele i wtedy w jakim kierunku leczyć, w jakim kierunku rozpoznawać. Jest to bardzo skomplikowana rzecz i bym przestrzegał przed tym. Tak, zgodzę się z panem doktorem tutaj, bo faktycznie dzieci mają taką naturalną chęć dotykania małych, no nie tylko małych zwierząt, w ogóle. Też wiąże się to gdzieś z ciekawością świata zapewne, prawda? Więc to jakby plaga naszych czasów. Czyli no, głaskanie tych zwierząt, branie na ręce, nawet takich zwykłych zwierząt, które gdzieś stoją przywiązane na przykład przy sklepach, no to pogłaszcza, tak?
No, zwierzęta niestety gryzą, więc tutaj problem wścieklizny później, który no jest tym problemem. Mhm. Musimy zdecydować, czy należy, czy nie należy rozpocząć, czy kontynuować potem szczepienia przeciwko wściekliźnie. A ja powiem, bo w tej chwili coraz większym problemem jest również tężec w tych sytuacjach. Dlatego, że niestety ruchy antyszczepionkowe powodują to, że rodzice nie szczepią swoich dzieci przeciwko podstawowym chorobom zakaźnym, tak? Ja nie mówię o rozszerzonych schematach szczepień. No i niestety tężec jest jedną z tych chorób, które są w tym podstawowym schemacie, a potem jest problem, jak takie zwierzę ugryzie, rana jest zabrudzona jeszcze dodatkowo ziemią. No i wtedy nie dość, że problem, bo wścieklizna, to jeszcze dodatkowo tężec. Konieczność szczepienia albo wręcz podawania jeszcze innych, na przykład immunoglobuliny, żeby uchronić to dziecko przed kolejną śmiertelną chorobą, jaką jest tężec. Jakie choroby odzwierzęce najczęściej przenoszone są na ludzi? Odwieczny problem to na pewno jest giardiozą. W medycynie tak jest, częściej lamblioza. Znamy pod nazwą lamblioza, to jest tradycyjna nazwa, ale I dokładnie ten sam pasożyt. Zwierząt możemy się zarazić? To są zwierzęta domowe, zarówno psy i koty. To jest dosyć skomplikowane, tam jest wiele genogatunków, tak to się w szczegółowym nazewnictwie biologicznym określa. Część jest takich, które rozwijają się wyłącznie o zwierząt, część takie, które mogą przenosić się między zwierzętami i ludźmi. A część takich, które są wyłącznie u ludzi. Mhm. Dokładnie. Ale czyli przenoszone są przez zwierzęta, które nie chorują, tak? Ale no, to jest bardzo skomplikowane, bo czasami jest tak, że po prostu w danym domostwie no, wszyscy mieszkańcy, zarówno właściciele, jak i zwierzęta mogą być nosicielami tych samych pasożytów. U jednych może dochodzić do objawów klinicznych, u drugich nie, ale niestety na pewno się udzielają i bardzo łatwy sposób je w sumie przenoszą, bo to jest brak zachowania higieny, choroba brudnych rąk. Tak jest. Krótko mówiąc, no, u zwierzaków nie ma choroby brudnych rąk, bo one wszystko pakują do papachy. Ale też i natura wszystko wyposażyła je w takie substancje, tak, które ale powodują, że nie chorują tych bakterii. Tak samo zwierzęta, jak i ludzie są podatni na zarażenia pasożytnicze. Dlaczego? No bo to są wyspecjalizowane organizmy, które po prostu muszą żywiciela zasiedlić. To nie jest tak, że my nie chcemy, a one chcą. I to jest, tak, dlatego powinniśmy przeciwdziałać temu mądrym postępowaniem. I jeżeli jest tak, że są wątpliwości co do stanu, na przykład długotrwałe biegunki, bo to jest taki objaw oczywisty, no bo nie ból brzucha, no jak ci kot powie o bólu brzucha, czy pies, nie, naprawdę jest taki objaw, czy nudności, czy coś. To jeżeli coś takiego słyszymy, zgłaszamy się wtedy zarówno do pediatry, jak i zgłaszamy się do lekarza weterynarii, trzeba to zdiagnozować. I też myślę, wspólnym naszym interesem jest, to co ja podkreślam zawsze na stażach dla moich studentów na 5-6 roku, że diagnozować, nie leczyć ciemno, bo myślę, tak, jest w tej chwili najgorsza rzecz, która się w tej chwili dzieje w medycynie szeroko rozumianej, bo my mówimy medycyna weterynaryjna, medycyna ludzka. Medycyna jest jedna, to jest zdrowie publiczne, chodzi o lekoporność. I to jest leki, które są z kolei dobre u ludzi, są niewłaściwe dla psów, bardzo źle ludzkie leki znoszą i koty są nefrotoksyczne, czyli złe dla nerek, dla wątroby. Także tutaj mieć na uwadze trzeba, że trzeba diagnozować całą rodzinę, w sensie również ze zwierzętami. Toksokaroza, którą odwiecznie, to jest już pani redaktor wspomniała o piaskownicach, prawda? To są piaskownice, stąd te programy z jednej strony zwalczania pasożytów jelitowych poblisty, to są niecienie jelitowe psów, kotów, ale z drugiej strony działania w zakresie no, czystości, zachowania czystości w miejscach, gdzie dzieci się bawią. Tam piasek musi być w piaskownicach bezwzględnie wymieniany. 2-3 razy w piaskownicach, ale również myślę, że sprzątanie po naszych pupilach to jest podstawa. Jak najbardziej należałoby to robić również w rękawiczkach i myć ręce po takim sprzątaniu. Oczywiście. Po zabawie ze zwierzęciem, po jakimkolwiek tak naprawdę kontakcie, nie tylko z jego kałem, ale także z sierścią, bo zwłaszcza takie zaniedbane, prawda, pieski czy kotki, no, są w stanie nawet na sierści mieć jednak te jaja, dojrzałe jaja toksokary, jeżeli o niej mówimy w tym momencie. Dokładnie. Słowo to, bo to już kiedyś wyjaśniliśmy, a to zawsze trzeba po 5 razy powtórzyć. Skąd one się biorą na sierści? Przychodzimy do lekarza, badamy, nie ma, wynik jest ujemny, a skąd one są na sierści? No miejmy na uwadze, że nic bardziej radosnego jak wygląd psa w parku, prawda? Biegnie, przeraża tak się tam, po tej trawie się, z naturalny sposób zabawy. I właśnie w ten sposób, jeżeli ktoś pozostawił poprzednio i te jaja latami są dostępne,
inwazyjne. I on zbiera po prostu na siebie, my nawet nie widzimy tego, nikt nie zobaczy. I potem wystarczy go pogłaskać. No więc właśnie to jest ten mechanizm. Dlatego powinno się dbać o czystość zwierząt. Też to trzeba robić w sposób racjonalny, bo niestety, proszę Państwa, trzeba pamiętać o jednym, jeżeli będziemy nadmiernie zwierzęta kąpać, szczególnie psy czy coś, to możemy doprowadzić do problemów dermatologicznych, więc to jest, każdy kij ma dwa końce, trzeba to robić racjonalnie, trzeba zapytać po prostu lekarza, co robić w takiej sytuacji. Nie można popadać w panikę, trzeba postępować racjonalnie, ale pamiętać, gdzie są te źródła zagrożenia. Jakie objawy, pani doktor, mogą wskazywać na to, że trafił do pani pacjent, który ma problem z jakąś chorobą odzwierzęcą? No, to jest bardzo szerokie pytanie, dlatego że tak naprawdę jeszcze uzupełniając tutaj, co pan doktor mówił, to, z czym możemy się spotkać jakby z chorobami odzwierzęcymi, to oczywiście mogą być choroby, które są na skutek bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem i tutaj, no właśnie, na przykład pogryzienia, czy choroba kociego pazura, czy jakieś grzybice, czy ukąszenia przez żmije i inne jadowite gady na przykład. To jest jakby jeden aspekt. Drugi aspekt to jest kontakt z psimi, czy kocimi, czy zwierzęcymi w ogóle odchodami. No a trzecia sprawa to jeszcze, to również choroby odzwierzęce, jeżeli my zjadamy produkty pochodzenia zwierzęcego, które są zarażone jakimiś tam najczęściej larwami, czyli postaciami pośrednimi takiego pasożyta. I stąd te objawy mogą być naprawdę najprzeróżniejsze, bo to mogą być objawy zarówno ze strony przewodu pokarmowego, czyli to będą na przykład właśnie takie jak bląbliozie uporczywe biegunki. Akurat parazytozy tkankowe, czyli takie, gdzie doszło do zajęcia tkanek. Taką parazytozą będzie toksokaroza na przykład, o której też już pan doktor wspominał, może mieć najprzeróżniejsze objawy i tutaj w zależności od tego, które z tych tkanek są zajęte, to mogą być bóle brzucha, mogą być powiększone węzły chłonne, może być nasilenie wysypek skórnych, mogą być problemy neurologiczne, mogą być wreszcie problemy ze wzrokiem. Także, tak jak mówię, to niestety zależy od tego, czym dany pacjent, dziecko jest zarażone. Bardzo dziękuję, że pani doktor wspomniała o tym, żywność jako źródło inwazji pasożytniczych. Proszę państwa, podstawowa sprawa. To nie dotyczy żywności, która jest dostępna w sklepach. To mięso jest absolutnie bezpieczne, bo ono jest badane przez inspekcję weterynaryjną. Ponad 6 tysięcy lekarzy weterynarii w całej Polsce codziennie bada mięso. To mięso jest bezpieczne. Natomiast nie wolno kupować mięsa z niezbadanych źródeł. Nie mówiąc już o przypadkach, że znaleźliśmy zajączka przy drodze. A tam zajączek to jest małe piwo. Ale o tych różnych, powiedzmy, najlepszych domowych kiełbaskach jest mnóstwo ludzi nieuczciwych i w ostatnich latach było kilka przypadków, szczególnie z głośnicą. A dziki w Polsce mają głośnicę i po prostu domowym sposobem produkują kiełbasy, prawda, różne inne przetwory i wprowadzają je na rynek. Pani doktor, rozmawiałyśmy o tym przed programem i to wydaje mi się być rzeczą dość istotną. Są, jak to się mówi, dwie szkoły, Falenicka i Otwocka, czyli szkoła, która mówi o tym, że leczymy konkretny przypadek, który został zdiagnozowany, przyszedł pacjent, badania potwierdziły chorobę pasożytniczą na przykład i wtedy leczymy. Natomiast no, od kilku lat spotykam się z takimi stwierdzeniami niektórych lekarzy, pediatrów właśnie, że posiadając zwierzęta w domu, powinniśmy po prostu profilaktycznie zażywać leki odrobaczające. Co państwo na to? Znaczy, ja się nie zgadzam absolutnie z odrobaczaniem, tak? Czy z rutynowym odrobaczaniem, chociaż według mnie w słowie, już samym słowie odrobaczanie jest ta forma tej rutyny, tak? My leczymy pacjenta. Leczymy pacjenta wtedy, kiedy on ma objawy. Natomiast to, że posiadamy zwierzę w domu, ale na przykład przestrzegamy tych wszystkich zasad, o których i pan doktor mówił, ja tam wspominałam, przestrzegamy zasad higieny, nie wiąże się to ze zwiększonym ryzykiem zachorowania czy zarażenia takimi pasożytami na przykład. Dlatego jakby nie, i tutaj też ta lekooporność gdzieś, o której też musimy pamiętać, a także o działaniach niepożądanych tych leków. Leki niestety, no niektóre powiedzmy się nie wchłaniają z przewodu pokarmowego i mają mniej działań niepożądanych, ale całe gro leków niestety na przykład uszkadza wątrobę. I małe dziecko, które rutynowo dostaje co pół roku takie tabletki, niestety może się to skończyć gdzieś tam, no może nie tragedią, ale na pewno pewnymi konsekwencjami. Ja widziałam takie sytuacje, gdzie po lekach doszło do trwałego uszkodzenia wątroby.
Także absolutnie ja się nie zgadzam. To, na co należy zwrócić uwagę, to oczywiście na higienę, czyli sprzątać po swoich pupilach, najlepiej w rękawiczkach, tak? A potem, zanim zjemy kanapkę, to umyjmy ręce. No oczywiście sprzątać odchody zwierzęce, jeśli wychodzimy na spacer ze zwierzętami. Jakby na to, tak? Też pilnować tego, o czym pan doktor mówi, że z jednej strony higiena, ale z drugiej strony właśnie odrobaczać te zwierzęta i chodzić do weterynarza i szczepić. Jak odrobaczamy zwierzęta profilaktycznie? Więc dokładnie z tych samych powodów, o których mówi pani doktor, bym jako parazytolog weterynaryjny z całą odpowiedzialnością powiem jak najrzadziej. Tylko wtedy, kiedy mamy pewność. Proszę Państwa, lekooporność to jest podstawowa rzecz. Miejmy świadomość, zastąpmy nazwę leki przeciwpasożytnicze chemioterapeutykami, antybiotyki. To są leki z wielu grup, aktywne chemicznie substancje, nieobojętne dla organizmu. I teraz jeżeli podajemy ten lek zwierzęciu czy człowiekowi, to on jest metabolizowany, czyli metabolizowany, zależy wszystko od danej substancji. Ale przecież on wpływa na organizm. Po co się podtruwamy? To jest pytanie o to, do czego to prowadzi. Wprowadzamy do organizmu substancje chemiczne obce, bardzo się przejmujemy wszystkim innym, co jest toksyczne, sprawdzamy listy E, tak. W produktach, a mamy jeść to. A nie, zajadamy leki garściami, tak. Więc tak, ja to w ten sposób stawiam ostro, że to nie ma najmniejszego sensu. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Nawet gdybyśmy przyjęli takie założenie, że ktoś jest zarażony jakimś pasożytem, rzeczonymi lampiami. I jeżeli na przykład użyje leków z niewłaściwej grupy chemicznej, to i tak jest na nic. Oczywiście. Bo to nie jest, że jest przeciwpasożytniczy, że działa na wszystkie pasożyty. Tak. Nie. Musimy wiedzieć na co. Na jakie? Na jakie, jeżeli, jak długo leczyć? Jeżeli mamy dżardzie, czy lambie, to na nie będą działały na przykład te leki, ale nie będą działały te, które działają na pierwotniaki, na przykład z grupy kokcydium. No i co wtedy? Biegunka będzie tak samo jak była, nic nie wiemy, pacjent cierpi, nie przerywamy choroby, ale się najedliśmy, jesteśmy zadowoleni. No, nie wolno tak robić. Mnie troszeczkę martwi, myślę, że pani doktor chyba też ten sposób, bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że część leków znalazła się w obiegu dostępnym. Są po prostu, no tak jak leki przeciwbólowe, część prawa w sklepie można kupić bez recepty. To nie oznacza, że możemy je używać po prostu jako, nie wiem, witaminę, czy zestaw jakiś tam uzupełniaczy diety. No, nie wolno tego robić, bo to jest wbrew naszemu interesowi, wbrew zdrowiu. Dobrze zrozumiałam, że jeżeli nie widzimy żadnych nieprawidłowości u swojego zwierzaka, to nie musimy go odrobaczać, tak? Czy też powinniśmy co pół roku robić mu badania pod kątem pasożytów, żeby upewnić jeżeli się, czy powinniśmy go odrobaczyć? Jeżeli ktoś ma wątpliwości, jest możliwości wszędzie oddać materiał do badania i to zrobić. Lepiej jest to zrobić w ten sposób, niż niepotrzebnie podawać, bo wtedy też uspokajamy siebie w sposób sztuczny. A może to jest zupełnie co innego. Czy ze szczepieniami jest podobnie? Robimy szczepienia przypominające, bo wiadomo, że każdy... To już jest materiał troszeczkę innego typu. Są choroby, które jest obowiązek, no to wiadomo, wścieknizna, każdy rozumie, tak. Nie ma żadnej dyskusji. Natomiast są inne choroby, te choroby zakaźne, które są u psów, u kotów, które szczepimy profilaktycznie. To wszystko zależy od programu, od stanu utrzymania zwierząt, okoliczności użytych szczepionek. To nie jest tak, pewne choroby trzeba po prostu bezwzględnie zabezpieczyć, ale są też takie szczepionki, które używamy rzadko, albo w ogóle nie powinniśmy ich używać, bo na przykład nie ma zagrożenia. Na przykład to są przeciwko różnym chorobom tropikalnym, jeśli zwierzęta wyjeżdżają. To tak jak my, no, na choroby tropikalne nie szczepimy się, jak nie wyjeżdżamy do krajów tropikalnych, prawda? Ale co gorsza, potrafią niektórzy wyjeżdżać do tropików i nie szczepić. To jeszcze gorzej chyba. Jest to bardzo ciekawe. Pani doktor, chciałam jeszcze zapytać o słynną toksoplazmozę i kobiety w ciąży, bo podobno jest to ta choroba, która może być zagrożeniem dla płodu. Jak to wygląda w przypadku kobiet w ciąży? Czy w ogóle powinny się odizolować od kotów, czy zachowując środki higieny mogą funkcjonować z takim kociakiem w domu? Jak najbardziej mogą, ale powiem tak, toksoplazmozą najczęściej zarażamy się wbrew pozorom nie od kotów, to jest kilkanaście procent. Najczęściej zarażamy się zjadając niedogotowane, niedosmażone, bądź po prostu surowe mięso zwierząt hodowlanych. I to jest główne źródło zarażenia toksoplazmą. Natomiast, tak jak mówię, te koty to jest kilkanaście procent. I oczywiście to, co kobiety ciężarne powinny robić, żeby uchronić się przed zachorowaniem, to takiego mięsa, zwłaszcza mięsa z nieznanych źródeł,
nie jeść, wystrzegać się tego typu produktów. No i oczywiście, jeśli chodzi o koty, to jak najbardziej sprzątać w rękawiczkach, czyścić kuwety w rękawiczkach, myć te ręce i tutaj jest, no, na to należy zwrócić uwagę, a nie na to, żeby się kotka pozbyć, bo nie stanowi on takiego zagrożenia. Natomiast to, co radzę absolutnie każdej kobiecie, która planuje ciążę, ona powinna zrobić badania w kierunku, zwłaszcza jeżeli miała kontakty ze zwierzętami, z kotami wcześniejsze, bądź no, lubi na przykład takie produkty niedosmażone, niedogotowane. Ona powinna sobie przed tą planowaną ciążą albo na samym początku ciąży po prostu zrobić badania. To jest pasożyt, który, no, tak, prawda jest taka, że on żyje z nami do końca naszego życia. On nigdy nie ginie, ale żyjemy sobie w takiej symbiozie. Jeżeli jest to osoba bez głębokiego niedoboru odporności, to my sobie żyjemy sobie, a on sobie w nas. I w związku z czym badania serologiczne, które wykonujemy, czyli takie badania, poszukujemy przeciwciał, odpowiedzą nam bardzo łatwo na pytanie, czy już mieliśmy kontakt z tym pasożytem, czy nie. Jeżeli myśmy mieli kontakt z tym pasożytem, to ta nasza ciąża już jest całkowicie bezpieczna. Dlatego, że przeciwciała? To nawet nie chodzi o przeciwciała, tylko chodzi o parazytemię, czyli jakby obecność pasożytów w dużej ilości w krwi, bo to jest droga przenoszenia z matki na dziecko. Jeżeli my już raz zaraziliśmy się tym pasożytem, to nie możemy się ponownie zarazić. I w związku z czym ta nasza ciąża jest już całkowicie bezpieczna. Jeżeli nie mamy obecnych przeciwciał, nie wykrywamy, nie potwierdzamy tego zarażenia przed ciążą, wówczas należy się no, szczególnie być uczulonym w czasie ciąży, dlatego że zarażenie toksoplazmą, prawda jest taka, że niezależnie od trymestru wiąże się z ryzykiem zarażenia płodu. Co więcej, to ryzyko wzrasta wraz z czasem trwania ciąży, czyli jeżeli doszło do zarażenia w późnym okresie ciąży, to niestety ryzyko zarażenia płodu jest bardzo wysokie, chociaż dziecko może nie mieć na przykład żadnych objawów po urodzeniu, a te objawy ujawnią się dopiero po kilku czy po kilkunastu latach. I najczęściej są to niestety zmiany na dnie oczu, czasami prowadzące wręcz do ślepoty obuocznej. Także jakby optuję za tym, żeby się badać, po to, żeby wiedzieć, z czym wchodzimy w ten okres, no jakby nie było, dosyć trudne taki ze względu na dbanie o siebie, prawda? To ja jeszcze, jeśli pani doktor pozwoli, bym uzupełnił o jedną rzecz, a mianowicie o warzywa. Mało kto bierze pod uwagę, że źródłem równie tak częstym i nieczęstszym będą warzywa z ogródka. Te babcine ukochane rzodkieweczki, marcheweczki prosto, tylko obsilnione lekko i świeżutko, żeby witaminkę pani w ciąży sobie zjadła. No i była co, ślimaki? No nie, dlatego że proszę mieć świadomość, że ogródek przydomowy to jest kuweta dla kotów. Tak jest. Po prostu koty w jakiś sposób czyszczą się, jak mawiała moja babcia, zakopują, prawda? I tam te ocysty inwazyjne przez co najmniej do 2 lat inwazyjne pozostają. Nie widać, to po prostu na powierzchni skażone w tym momencie te warzywa są. Znowu, z przydomowych ogródków one są najniebezpieczniejsze. I po raz kolejny niestety mięso. Jakie to będzie znowu mięso? To będzie mięso znowu ekologiczne. Bardzo często. Czyli od tych tam kurek biegających, gołąbków różnych takich, które żerują w środowisku wolnym, nie w kurniku, bo tam nie ma możliwości, tam nie ma dostępu do osy z toksoplazmy. Natomiast właśnie ekologiczna kurka i wiele jest takich badań, które udowadniają, jak bardzo potrafi być mięso różnych gatunków niebezpieczne, ale tutaj chroni w pełni, to nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Jeżeli jest taki ekologiczny produkt, z jakiego wolnego zupełnie, musi być usmażony, ugotowany 62 stopnie, zabija w tkankach, więc, więc trzeba czuć się bezpiecznie. Trzeba po prostu wtedy, musi być wysoce przetworzony, nie może być świeży, to co pani doktor mówi, absolutnie świeży nie może być. No cóż, dziękuję państwu za wizytę w Polskim Radiu 24. Musimy już kończyć. Naszymi gośćmi byli dziś pani doktor Jolanta Popielska, pediatra, specjalistka chorób zakaźnych z Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i z Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Dziękuję pani doktor. Dziękuję bardzo. Żegnam się również z panem doktorem Maciejem Klockiewiczem, weterynarzem z Zakładu Parazytologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Dziękuję panie doktorze. Dziękuję państwu.
Ja dziękuję również za uwagę. Zapraszam na kolejny program z cyklu Na Zdrowie w kolejną sobotę. Do usłyszenia. Elwira Kaganowicz. Powtórka programu. Autopromocja. Choć wszystko się zmienia w zaskakująco szybkim tempie i podobno nadciąga era tak zwanego kobiecego stylu przywództwa, nie odbiera to kobietom kobiecości, szminki, szpilek, no i stanu flow. O swoich życiowych pasjach i pracy, odważnych decyzjach zmieniających życie oraz konsekwencjach, a także wyzwaniach, wątpliwościach, które w tej codzienności im towarzyszą, opowiadają empatycznie i emocjonalnie w każdą niedzielę po 13:00. Kobiety. W audycji Kobiety Sukcesu, Kobiety Biznesu. Zapraszam i czekam na Państwa. Maja Kluczyńska. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Polskie Radio 24, zbliża się godzina 3:00. Czas na informacje. Ewa Borowiec, zapraszam. Wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki zapewnia, że są pieniądze na wypłaty emerytur. Jednak, jak mówił w TVP Info, zachęcałby tych wszystkich, którzy mają jeszcze siły do pracy, żeby na emeryturach się nie spieszyli. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął przyjmowanie wniosków o emerytury w związku z obniżeniem wieku emerytalnego. Wicepremier Mateusz Morawiecki przypomniał, że dalsza praca po osiągnięciu tego wieku jest korzystna finansowo na przyszłość. Po co zmniejszać sobie przyszłą emeryturę, kiedy zostaniemy pół roku, rok, trochę dłużej na rynku pracy, to emerytura będzie wyższa i też łatwiej będzie potem związać koniec z końcem. Wicepremier Morawiecki przypomniał, że w projekcie przyszłorocznego budżetu zagwarantowano środki na te dodatkowe emerytury, ale jak mówił, rynek pracy jest tak rozpędzony, że należy z tego korzystać. Poinformował też, że wspólnie z minister Elżbietą Rafalską pracuje nad systemem zachęt do pozostania na tym rynku. Myślę, że najlepszą zachętą jest to, że pracując powiększamy sobie kapitał emerytalny i mamy więcej pieniędzy już potem do końca życia. Co miesiąc otrzymujemy wyższą emeryturę. I nad tym przede wszystkim pracujemy z panią minister Rafalską, żeby te bodźce były jak najbardziej atrakcyjne. Ze wstępnych informacji wynika, że jest duże zainteresowanie przechodzeniem na emerytury w związku z ustawą obniżającą wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. W pierwszym dniu składania wniosków wpłynęło ich 23,5 tysiąca. Ustawa wchodzi w życie 1 października tego roku, a wnioski można składać od 1 września. W rękach włoskiej policji jest już 3 sprawców napadu na polskich turystów w Rimini. 4. pełnoletni Nigeryjczyk jest poszukiwany. O szczegółach Piotr Kowalczuk. Dwaj sprawcy, którzy kilka godzin temu zgłosili się na policję w Pesaro, przyznali się do winy. To pochodzący z Maroka bracia w wieku 15 i 16 lat. Przekazali personalia 2 pozostałych kompanów. Jak podają włoskie media, 3. sprawca, 17-letni Kongijczyk, został już zatrzymany przez policję i przewieziony do prokuratury w Rimini. 4. nadal poszukiwany przywódca grupy to pełnoletni Nigeryjczyk. Wszyscy mieszkali w liczącym 1,5 tysiąca mieszkańców Montecchio di Pesaro. W ubiegłym tygodniu, w nocy z piątku na sobotę, gang pobił Polaka i wielokrotnie zgwałcił Polkę. Potem zaatakował peruwieńskiego transseksualistę. W Rimini policja przeprowadziła już konfrontację między 2 sprawcami a ich peruwiańską ofiarą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Korea Północna ogłosiła, że stworzyła zaawansowaną broń nuklearną o wielkiej niszczycielskiej sile. Jej moc ma dochodzić do setek kiloton i może zostać zdetonowana na dużych wysokościach. Kim Jong-un podkreślił, że nowa broń została skonstruowana wyłącznie z elementów dostępnych w kraju. Pjongjang deklaruje, że może stworzyć tyle bomb wodorowych, ile będzie potrzebował. We wtorek Korea Północna przeprowadziła kolejną próbę rakietową. Pocisk balistyczny średniego zasięgu przeleciał nad terytorium Japonii. Działanie reżimu potępiły Rada Bezpieczeństwa ONZ, Unia Europejska oraz Stany Zjednoczone. Wcześniej północ zagroziła USA, że zaatakuje rakietami wyspę Guam na Pacyfiku, gdzie znajdują się amerykańskie bazy wojskowe o strategicznym znaczeniu.
Dwie osoby zostały ranne w wyniku wybuchu gazu w jednym z bloków przy ulicy Lutomierskiej w Łodzi. Konieczna była ewakuacja ponad 20 mieszkańców. Według wstępnych ustaleń Straży Pożarnej prawdopodobną przyczyną było niewłaściwe użycie kuchenki gazowej. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Łodzi, Bogdan Bielanek, poinformował, że konstrukcja bloku nie została naruszona. Dokonano oględzin w tych lokalach otaczających miejsce zdarzenia. Zarówno na parterze, jak i na piętrze nie znaleziono żadnych, dosłownie żadnych oznak, które mogłyby wskazywać na to, że konstrukcja została w jakikolwiek sposób naruszona. W związku z tym mieszkańcy mogą bezpiecznie wrócić do lokali. Jedna z poszkodowanych osób, 22-letnia kobieta z poparzeniami, trafiła do szpitala. Jeszcze prognoza pogody: w nocy opady deszczu przemieszczające się z południa na północ. Suma opadów od 15-20 mm na południu Górnego Śląska, Kielecczyźnie i południu Lubelszczyzny do 40 na południu Małopolski i Podkarpacia. Temperatura na przeważającym obszarze od 8 do 12 stopni w dzień, od 15 do 17 to na wschodzie, a na zachodzie kraju od 18 do 20 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po godzinie 3 wracamy do podsumowania dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka i Grzegorz Frontczak. Powtórka programu. Podsumowanie dnia. Ponad 6 godzin trwało czytanie Wesela Stanisława Wyspiańskiego w Ogrodzie Saskim w Warszawie. Wydarzenie rozpoczęło się od przemówienia pary prezydenckiej. Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda pojawili się na scenie ponownie przed godziną 19, aby podsumować tegoroczną akcję. Narodowe czytanie w Ogrodzie Saskim rozpoczęło się w południe. Zanim na scenę wyszli aktorzy, krótkie przemówienie wygłosiła para prezydencka. Agata Kornhauser-Duda przyznała, że Wesele jest dramatem na wskroś polskim. Niektórzy twierdzili wręcz, że jest to utwór nieprzekładalny, że poza granicami Polski jego sens nie zostanie zrozumiany. Tak się jednak nie stało. Dramat Wyspiańskiego został przetłumaczony na ponad 10 języków. O ponadczasowości i popularności Wesele niech świadczy fakt, że w samym języku polskim Wesele zostało wydane 120 razy. Później głos zebrał prezydent Andrzej Duda. Wesele to nie jest taka patriotyczna dydaktyka. Wesele to nie jest takie pokazywanie problemów Polski w sposób zdecydowanie jasny. To nie jest dyktowanie nikomu tego, co ma myśleć o sytuacji w Polsce. Wesele jest utworem, który pozwala na niezwykle szeroką interpretację i ono właśnie budzi dyskusję na temat Polski. Budziło, budzi i zapewne będzie budzić w przyszłości. Po przemówieniach na scenę wyszli aktorzy. Zgromadzeni w Ogrodzie Sackim mogli usłyszeć m.in. Pawła Królikowskiego, Izę Kunę, Annę Derszowską czy Antoniego Pawlickiego. Ten ostatni wcielił się w rolę poety. Według aktora dramat jest aktualny także dzisiaj. Myślę, że dzisiaj w kontekście też jakiegoś takiego, no nie ma co ukrywać, jakiegoś takiego napięcia, które gdzieś towarzyszy nam ostatnio z powodu jakichś takich różnych awantur politycznych. Warto przeczytać to Wesele, bo wydaje mi się, że niezależnie od czasu u nas to ciągle te narodowe jakby cechy i te przywary jakby tkwią. Przed godziną 19 w Ogrodzie Saskim wybrzmiały ostatnie słowa dramatu Wyspiańskiego. Na zakończenie wydarzenia na scenie ponownie pojawił się prezydent Andrzej Duda, który podsumował 6. edycję akcji Narodowe Czytanie. Dziękuję za tegoroczne Narodowe Czytanie. Dziękuję za tą niesamowitą adaptację, rzeczywiście piękną, ujmującą za serce. Dziękuję naszym aktorom, że mimo chłodu, mimo przemarznięcia są do końca i w tak wspaniały sposób tą wielką polską literaturę nam zaprezentowali. Bardzo dziękuję. Wydarzenie w Ogrodzie Saskim uświetniła muzyka trzech zespołów, które inspirują się polskim folkiem. Zgromadzeni mogli usłyszeć zespół Zako Power, Warszawską Orkiestrę Sentymentalną i trio Janusz Prusinowski Kompania. Małgorzata Głogowska, Polskie Radio 24. Narodowe Czytanie to akcja organizowana przez prezydenta od 2012 roku. Została zainicjowana wspólnym czytaniem pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W ubiegłym roku lekturą było Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. Włoska policja zatrzymała trzeciego sprawcę napadu na dwoje młodych Polaków w Rimini, podała agencja ANSA. Nieznana jest jeszcze jego narodowość i wiek. Wcześniej dwaj 17-letni sprawcy napadu zgłosili się na policję w Pesaro i przyznali się do winy. Pochodzą z Afryki Północnej. Jak podają włoskie media, policja dzięki ich zeznaniom zna tożsamość dwóch pozostałych członków gangu, który w ubiegłym tygodniu w nocy z piątku na sobotę napadł na polską parę na plaży.
Nigeryjczyka i Kongijczyka. Obaj 17-latkowie zostali już przewiezieni do odległego o 30 km Rimini, gdzie są przesłuchiwani w prokuraturze prowadzącej śledztwo w tej sprawie. Żaden z nich nie był dotąd karany. Wszyscy członkowie gangu mieszkali w liczącym 1500 mieszkańców Montecchio di Pesaro, 5 km od wybrzeża i 30 km od Rimini. Media sugerują, że sprawcy ugięli się pod presją. Szczególnie miała ich zaniepokoić informacja, że policja posiada nagrania z kamer monitoringu, na których widać ich twarze. Podczas ubiegłotygodniowego napadu czterej napastnicy pobili Polaka, a Polkę wielokrotnie zgwałcili. Potem zaatakowali też peruwiańskiego transseksualistę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W podsumowaniu dnia kolejne tematy. Czy Polska ma prawo domagać się odszkodowania za straty poniesione w wyniku II wojny? Na to pytanie ma odpowiedzieć dokument opracowany przez Biuro Analiz Sejmowych. Mówił o tym w Radiowej Trójce wicemarszałek Sejmu z Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński. Wicemarszałek podkreślił, że Polska była ofiarą hitlerowskich Niemiec. To Polacy byli ofiarą, że to Polacy ponieśli największą ofiarę z wszystkich uczestników II wojny światowej, zarówno jeżeli chodzi o straty w tym wymiarze ludnościowym, osób zamordowanych, mordowano elitę naszego kraju, że przypomnę tylko wymordowanie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale i większości polskich uniwersytetów, że to Polacy w końcu stracili swoją stolicę systematycznie niszczoną i paloną przez niemieckich, podkreślam, niemieckich zbrodniarzy. Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej powiedział, że będzie popierał starania o reparacje. Liczy jednak na przyspieszenie prac w tej sprawie. Trzymam kciuki bardzo mocno i bardzo czekam na skuteczne działanie w tej sprawie. Naprawdę. Bądźcie tylko skuteczniejszy niż przy sprowadzaniu wrafu, bo od gadania naprawdę nic się nie stanie. Rzecznik rządu Rafał Bochenek powiedział wczoraj, że na razie nie ma oficjalnego stanowiska polskiego rządu w sprawie ewentualnych reparacji za II wojnę światową. Dodał, że w Polsce trwa na ten temat szeroko zakrojona dyskusja, również na forum parlamentarnym. Przyglądamy się sytuacji, jeśli będą ku temu uwarunkowania, będziemy podejmowali kolejne działania, powiedział Bochenek. Prezydent Andrzej Duda przedstawi swoje propozycje reformy sądownictwa w zapowiadanym terminie, zapewnił szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. W rozmowie z Polskim Radiem podkreślił, że Andrzej Duda, tak jak zapowiadał, przedstawi swoje projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa do końca września. Proszę być spokojnym, prezydent w terminie, który sam określił te projekty, zaprezentuje. Stan prac jest bardzo zaawansowany i nie ma żadnego zagrożenia dla wypełnienia tego terminu, jakie są 2 miesiące od prezydenckiego weta. Szef gabinetu prezydenta zapewnił, że Andrzej Duda osobiście prowadzi pracę nad projektami. Wszystkie konsultacje, rozmowy i projekty ostatecznie będą, ich kształt będzie nadany przez pana prezydenta. To będą projekty prezydenckie. I w tym sensie informacje o licznych autorach tych projektów są drugorzędne wobec faktu, że to pan prezydent ostatecznie nada im kształt rozwiązań, które jego zdaniem będą właściwe. Ogłaszając decyzję o wecie, prezydent Andrzej Duda powiedział, że wymiar sprawiedliwości potrzebuje zmian na płaszczyznach proceduralnej, formalnej i etycznej. Wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki zakończył dwudniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Amerykańskie inwestycje w Polsce i sytuacja polityczna w naszym kraju to główne tematy rozmów. Wicepremier Morawiecki odbył serię rozmów z przedstawicielami amerykańskich instytucji finansowych. Po spotkaniu w JP Morgan poinformował, że jest prawie pewne otwarcie przez ten bank w naszym kraju jednej ze swoich siedzib, co przełoży się na tysiące miejsc pracy. Już na 99,9%, jeden z największych, jeśli nie największych banków, jedną z trzech, czterech swoich głównych siedzib chce właśnie ulokować w Polsce. Mateusz Morawiecki poinformował, że podczas rozmów z amerykańskimi biznesmenami i przedstawicielami mediów pojawiał się temat zastrzeżeń, jakie zgłaszane są wobec pewnych działań rządu w Warszawie. Wicepremier podkreślił, że Amerykanie są otwarci na argumenty polskich władz. To samo dotyczy posunięć gospodarczych. Kiedy tłumaczę, na czym polegają nasze główne działania i zasady, jest absolutnie zrozumiałe i nie ma niepokoju co do jakości naszej polityki. Mateusz Morawiecki poinformował, że rozmawiał z Amerykanami także na temat Brexitu i apelował, by nie lekceważyć agresywnej polityki Rosji. W drugim dniu wizyty w Nowym Jorku wicepremier odwiedził także siedzibę Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, a także spotkał się z Polonią. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Podsumowanie dnia. Polska odrzuciła kolejne zastrzeżenia Komisji Europejskiej do reform sądownictwa.
Tym razem Warszawa odpowiedziała na zarzuty z końca lipca, kiedy Bruksela rozpoczęła postępowanie o naruszenie unijnego prawa w związku z przyjętą ustawą o sądach powszechnych. Polski rząd wysłał list w tej sprawie do komisji, która teraz potwierdziła, że otrzymała wyjaśnienia. Rozpoczynając postępowanie, Bruksela zakwestionowała zbyt duże uprawnienia ministra sprawiedliwości do odwoływania i powoływania sędziów, a jednoznaczne naruszenie prawa wskazała przy zróżnicowaniu wieku emerytalnego sędziów ze względu na płeć. Komisja mówiła o dyskryminacji. Dziś Polska odrzuciła te oskarżenia. Wyjaśniła w liście do Brukseli, że odmienny wiek jest zgodny z ustawą o wieku emerytalnym, która wejdzie w życie w październiku. Ponadto polskie władze argumentują, że przywilej sprawowania urzędu sędziowskiego ponad wynikający z ustawy wiek za zgodą ministra sprawiedliwości nie jest zagrożeniem dla niezawisłości i niezależności sądów. Komisja Europejska teraz przeanalizuje tę odpowiedź i zdecyduje o dalszych krokach. Jeśli uzna wyjaśnienia za niewystarczające, wyśle drugie upomnienie. A jeśli i późniejsze wyjaśnienia nie przyniosą rozstrzygnięcia sporu, Bruksela skieruje pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który może zasądzać wysokie kary finansowe. Beata Płomecka, Polskie Radio. Franz Timmermans opowiedział się za utworzeniem w Libii obozów dla uchodźców. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej przyjechał do Czernobyl we Włoszech, gdzie bierze udział w forum ekonomicznym. Franz Timmermans stwierdził, że trzeba jak najszybciej otworzyć obozy dla uchodźców pod auspicjami ONZ-u, w których pracownicy Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców decydowaliby, komu przyznać azyl polityczny lub status uchodźcy. Osoby te byłyby następnie przewożone i rozlokowywane w krajach unijnych, natomiast reszta otrzymałaby pomoc w powrocie do domu. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej podkreślił, że znaczna większość migrantów, którzy przybywają do Włoch, nie ma szans na otrzymanie azylu, więc należy usprawnić i przyspieszyć procedury dobrowolnej repatriacji. Jego zdaniem włoski rząd zrobił słusznie, ograniczając uprawnienia statków ratowniczych organizacji pozarządowych na Morzu Śródziemnym. Wyraził zadowolenie, że libijska Straż Przybrzeżna, która zawraca łodzie z migrantami, odzyskała kontrolę nad swoimi wodami terytorialnymi. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jutro dojdzie do debaty telewizyjnej między Angelą Merkel a jej najgroźniejszym rywalem w walce o fotel kanclerza, Martinem Schulzem. CDU na 3 tygodnie przed wyborami utrzymuje zdecydowaną przewagę we wszystkich sondażach. Niektórzy eksperci twierdzą, że telewizyjna debata jest ostatnią szansą dla Martina Schulza i SPD na polepszenie notowań. 64% ankietowanych Niemców jest zdania, że z telewizyjnej debaty zwycięsko wyjdzie Angela Merkel. 17% wierzy w zwycięstwo Martina Schulza. Szacuje się, że debaty Angeli Merkel z Martinem Schulzem obejrzy minimum 15 milionów widzów, a będą ją transmitować obydwie stacje telewizji publicznej oraz dwie prywatne stacje RTL oraz Sat1. Debatę będzie moderować 4 znanych dziennikarzy. Wybory parlamentarne w Niemczech odbędą się 24 września. Zastępca ambasadora Stanów Zjednoczonych w Moskwie wezwany do MSZ Rosji. Została mu wręczona nota protestacyjna w związku z, jak stwierdzono w Moskwie, zamiarem amerykańskich władz przeprowadzenia rewizji w przedstawicielstwie handlowym Rosyjskiej Federacji w Waszyngtonie. Rosyjski MSZ w komunikacie dla mediów zwrócił uwagę, że Rosja z dniem dzisiejszym traci dostęp do budynku, który należy do niej i jest objęty immunitetem dyplomatycznym. Traktujemy planowane przeszukanie bez obecności rosyjskich przedstawicieli i zamiar wyłamania drzwi wejściowych jako bezprecedensową wrogą akcję. Zauważamy, że służby specjalne Stanów Zjednoczonych mogą ją wykorzystać w celu zorganizowania antyrosyjskiej prowokacji. Czytamy w oświadczeniu rosyjskiego MSZ. Resort Spraw Zagranicznych Rosji domaga się od Waszyngtonu zaprzestania poważnego naruszania prawa międzynarodowego. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. W lipcu władze na Kremlu nakazały Amerykanom redukcję swojego personelu dyplomatycznego w Rosji z 1200 do 450 osób. Był to odwet za zaostrzenie przez Kongres USA sankcji wobec Moskwy. W odpowiedzi Stany Zjednoczone zaprzestały wydawania wiz Rosjanom w konsulatach w Petersburgu, Władywostoku i Jekaterynburgu. W czwartek Departament Stanu nakazał Rosji zamknięcie konsulatu w San Francisco i 2 biur w Waszyngtonie i Nowym Jorku. Obowiązek wykonania tej decyzji upływa dzisiaj. Od 2018 roku wjeżdżający na Ukrainę cudzoziemcy będą musieli poddać się kontroli biometrycznej. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał prezydent Petro Poroszenko. Zdaniem ukraińskich władz przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa kraju, zwłaszcza w obliczu rosyjskiej agresji.
Z początkiem przyszłego roku odjeżdżających na Ukrainę obywateli innych państw zbierane będą dane biometryczne, odciski palców i fotografie cyfrowe. Ukraiński prezydent, zapowiadając miesiąc temu stworzenie odpowiednich przepisów, wyraził opinię, że takie regulacje znacznie poszerzą możliwości walki z terroryzmem. Dziś rozporządzenie Petra Poroszenki o biometrycznej kontroli na granicach opublikowano w rządowej gazecie Urzędowy Kurier. Jak czytamy, Ukraińska Rada Ministrów zobowiązana jest do zorganizowania od 1 stycznia 2018 roku biometrycznych kontroli na granicach. Komentując zaostrzenie kontroli na granicach, szef Ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa Wasyly Hrycak zaznaczył, że kontrole, zwłaszcza wobec obywateli Rosji, znacznie ułatwią pracę służb. Wobec wjeżdżających na Ukrainę Rosjan, oprócz kontroli biometrycznej, wprowadzony też ma być obowiązek meldunku i informowania o miejscu pobytu na Ukrainie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Stany Zjednoczone zrewidują traktat podpisany z Koreą Południową o ograniczeniu produkcji pocisków balistycznych. Była o tym mowa podczas rozmowy telefonicznej między amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem i prezydentem Korei Południowej Moon Jae-inem. Korea Południowa ze względu na rosnące zagrożenie ze strony Korei Północnej chce wzmocnić swój potencjał pocisków rakietowych. Do tego potrzeba jednak zmian w traktacie z USA. Zgodnie z ostatnimi zapisami wprowadzonymi w 2012 roku, Seul może produkować rakiety o zasięgu do 800 km i wadze do 0,5 tony. Biały Dom poinformował z kolei, że Donald Trump pozytywnie odniósł się do prośby Korei Południowej dotyczącej zakupu amerykańskiego sprzętu wojskowego. Seul miałby wydać na ten cel kilka miliardów dolarów. Korea Północna w tym tygodniu dokonała udanego testu rakiety średniego zasięgu, która przeleciała nad terytorium Japonii. W tym roku Pjongjang po raz pierwszy przeprowadził też pomyślne testy pocisków międzykontynentalnych, mogących zagrozić terytorium USA. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Teraz wracamy do Europy. Reżyseria Kenneth Branagh w roli tytułowej Tom Hiddleston. Te nazwiska na plakacie promującym szekspirowskiego Hamleta przyciągnęłyby tłum widzów. Ale pokazywana w Londynie inscenizacja odbywa się w sali tak małej, że przez cały miesiąc, choć spektakle odbywają się niemal codziennie, obejrzy ją tylko około 4000 osób. Skąd taka decyzja? O tym nasz londyński korespondent. To be or not to be. Maleńki teatr, wielka sztuka i wielkie osobowości. That is the question. 21 lat temu Kenneth Branagh, jeden z brytyjskich specjalistów od Szekspira, wyreżyserował słynną adaptację filmową. Zagrał też tytułową rolę. Teraz rolę tę oddaje... It's a long story. Gwieździe komiksowego Thora i uznanego serialu Night Manager. Tom Hiddleston mówi teatralnemu magazynowi The Stage, że postać Hamleta oferuje nieskończoną niemal liczbę możliwych interpretacji. Pole manewru dla tych, którzy chcieli zdobyć bilety, było zdecydowanie bardziej ograniczone. Hiddleston zagra Hamleta, a wy tego nie zobaczycie, napisał Guardian. I nie chodzi tu nawet o cenę, w przeliczeniu 500 lub 300 zł, ale o fakt, że bilety przyznawano na zasadzie loterii. Trudno się dziwić, bo w sali zmieści się jednorazowo 160 osób. A wszystko to służy szczytnemu celowi. Królewska Akademia Sztuki Dramatycznej zbiera pieniądze na renowację budynku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Podsumowanie dnia. Dąbrowszczaków, Bruna, Zubrzyckiego czy Armii Ludowej, między innymi te nazwy powinny zniknąć z krajobrazu polskich miejscowości. Dziś minął ustawowy termin, do którego samorządy były zobowiązane dokonać zmiany nazw ulic, placów czy mostów odnoszących się do komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Radni Warszawy wytypowali 6 ulic, jednak nie zmieniły się ich nazwy, ale osoby patronów. Na przykład działacza komunistycznego Juliana Bruna na Mokotowie jako patron ulicy zastąpił włoski filozof Giordano Bruno. Nazwa ulicy pozostała. Przewodniczący klubu PiS w Radzie Warszawy Cezary Jurkiewicz powiedział, że taka forma dekomunizacji jest połowiczna i rozczarowująca, ale konieczna. To jest ruch pozorny, ale potrzebny, dlatego że zdekomunizowaliśmy 6 ulic, ale to tylko 6. To jest koniecznością. Jeżeli my nie staniemy jednoznacznie i nie opowiemy się jako wolne państwo i opowie się za swoimi bohaterami, będziemy mieli kłopot z przygotowaniem naszych młodych pokoleń, które po nas przyjdą. My jesteśmy tymi, którzy mamy uczyć. Radni są, mają być odpowiedzialni, mają wiedzieć, że kształtują również politykę historyczną, mają wiedzieć, kto powinien być właściwym patronem dla jakiej ulicy, a nie decydować na zasadzie przypadku. Jarosław Szostakowski, szef klubu radnych PO, powiedział, że zmiana jest zgodna z ustawą.
Myśmy jako wnioskodawcy, grupa 6 radnych, doszli do wniosku, że te 6 ulic w największym stopniu spełnia kryterium ustawowe. Oczywiście od 2 września sprawa jest w rękach wojewody, który może uznać, że jeszcze inne ulice spełniają te kryteria. W momencie, kiedy wojewoda podjąłby orzeczenie zastępcze, zmieniające jakieś nazwy ulic, Rada Miasta będzie musiała podjąć decyzję, czy się od tej decyzji odwołuje, czy też nie. A jak wygląda dekomunizacja ulic w innych miastach? W Krakowie zmienionych zostanie 6 nazw ulic, choć Instytut Pamięci Narodowej rekomendował zmianę 9 nazw. W Krakowie nie było wielu nazw ulic związanych z komunizmem, mówi krakowski radny PiS Michał Drewnicki. Te 9 nazw, które wskazał IPN, tylko wymaga dekomunizacji, co i tak jest naprawdę dobrym wynikiem, bo w innych miastach Polski nazw 1 maja, 22 lipca jest bardzo dużo. W Krakowie nazwy zmieniły m.in. ulice Emila Dziedzica, Franciszka Kajty, Zygmunta Młynarskiego, Lucjana Janka Szumca czy Jana Szwaji. Rada Miasta nie zgodziła się natomiast na zmianę nazw ulic, którym patronują Józef Marcik, Kejstut Rzemajtis i Wincenty Danek, mimo że sugerował to Instytut Pamięci Narodowej. O zachowanie ulicy Marcika apelowała rodzina patrona, że Majtisa i Danka bronią uczelnie, z którymi byli związani, czyli AGH i Uniwersytet Pedagogiczny. Sobrzeckiego, Domagalskiego czy Armii Ludowej to z kolei ulice, które znikną z mapy Radomia. Wszystko przebiegło sprawnie i bez wielkich emocji, przekonuje prezydent miasta Radosław Witkowski. Udało się zmienić patronów tych ulic, które były kwestionowane przez Instytut Pamięci Narodowej. Została nam jeszcze jedna ulica, bo ze względów formalno-prawnych należy ona do spółdzielni mieszkaniowej, ale liczę na to, że wspólnie z wojewodą już we wrześniu zmienimy nazwę tej ulicy. Mieszkańcy nie muszą wymieniać dokumentów, ale jeśli zechcą, zrobią to bezpłatnie, tłumaczy radna Magdalena Lasota. Dla mieszkańców wszelkie zmiany dowodów są bezpłatne. Jeżeli chodzi o firmy, no to tutaj jakieś koszty zostaną poniesione, no chociażby zmiany w KRS-ach, zmiany wizytówek, zmiany tabliczek i tak dalej. W Gdańsku natomiast nie będzie dekomunizacji ulic. Taką decyzję podjął prezydent Paweł Adamowicz przy wsparciu radnych Platformy Obywatelskiej. Chodzi o ulice Dąbrowszczaków, Buczka, Pstrowskiego, Sołtka, Wyzwolenia, Zubrzyckiego oraz Kruczkowskiego. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy przeprowadziliśmy konsultacje z mieszkańcami ulic, których patronowie budzą u niektórych kontrowersje. Zdecydowana większość nie chce zmiany, w związku z tym odstępuje od tych działań, natomiast wojewoda może dokonać tak zwanych decyzji zastępczych. W przypadku niedopełnienia obowiązku przez władze lokalne, to wojewodowie będą wydawali zarządzenia zastępcze nadające nowe nazwy. Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera zapowiada, że będzie interweniował w przypadku niewywiązywania się przez samorządy z ustawowego obowiązku. Każda taka sytuacja, która jest w jakimś stopniu jednak decyzją arbitralną, jednoosobową, jest kontestowana, czy może być kontestowana. Dlatego wolę porozumienie, ale zakładam, że porozumienie to jest wola dwóch stron, które chcą się porozumieć i zamknąć sprawę. Może też zakładam, że część samorządów woli to zrobić rękoma wojewody, a nie samemu. Władze lokalne miały czas do dziś, czyli do 2 września. Po tym czasie samorządy będą miały jeszcze 3 miesiące na samodzielną zmianę nazw. Później mogą zdecydować o tym wojewodowie. Instytut Pamięci Narodowej przygotował listę nazw, które powinny zniknąć z szyldów w związku z ustawą dekomunizacyjną. Przygotował również broszurę Patroni naszych ulic, w której rekomenduje osoby i wydarzenia warte upamiętnienia. Z szacunków IPN-u wynika, że ulec zmianie powinno przeszło 1500 nazw. 2 osoby zostały ranne na skutek wybuchu gazu w jednym z bloków przy ulicy Lutomierskiej w Łodzi. Konieczna była ewakuacja ponad 20 mieszkańców. Według wstępnych ustaleń Straży Pożarnej prawdopodobną przyczyną pożaru było niewłaściwe użycie kuchenki gazowej. Do eksplozji doszło o godzinie 2 w nocy. Okolicznych mieszkańców obudził ogromny huk. 2:10 było jakoś tak. To mnie huga budził. Huk był słychać nawet 3 bloki dalej. No ta jedna właśnie, co przyszła z tego mieszkania, to jest poparzona. Na pierwszym piętrze nad tym mieszkaniem drzwi podobno wywaliło. Sąsiadów ewakuowali i tak mieszkanie na parterze przez z tym mieszkaniem ściana runęła sąsiadce i prosto schody na parterze też. Szczęście, że syn zdążył matkę zabrać, bo segmenty na nim poleciały.
Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Łodzi, Bogdan Wielanek, poinformował, że konstrukcja bloku nie została naruszona. Dokonano oględzin w tych lokalach otaczających miejsce zdarzenia, zarówno na parterze, jak i na piętrze nie znaleziono żadnych, dosłownie żadnych oznak, które mogłyby wskazywać na to, że konstrukcja została w jakikolwiek sposób naruszona. W związku z tym mieszkańcy mogą bezpiecznie wrócić do lokali. Jedna z poszkodowanych osób, 22-letnia kobieta, z poparzeniami trafiła do szpitala, ale jej stan nie zagraża życiu. A teraz czas na sport. W studiu jest Filip Jastrzębski z Naczelnej Redakcji Sportowej Polskiego Radia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Agnieszka Radwańska walczy o awans do czwartej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open, który odbywa się w Nowym Jorku. Rywalką najlepszej polskiej tenisistki jest Amerykanka Coco Vandeweghe. Polka przegrała pierwszego seta 5-7, a w drugim jest remis 1-1. W drugiej rundzie gry podwójnej odpadła Alicja Rosolska i Nao Hibino. Polsko-japońska para przegrała z Rumunką Soroną Kirsteą i Hiszpanką Sarą Soribestormo 3-6, 3-6. Marcin Matkowski awansował do drugiej rundy gry mieszanej. Polaki, grająca z nim w parze Czeszka Lucję Hradecka, pokonali Amerykanów Gisel Huber i Danego Tomasa 6-4, 6-4. Tymczasem do głównego turnieju juniorek w Nowym Jorku zakwalifikowała się Maja Chwalińska. W decydującej rundzie eliminacji Polka pokonała Włoszkę Lizę Piccinetti 6-4, 6-1. Nie powiodło się Annie Hertel. Rafał Majka wygrał 14. etap kolarstwa.